Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu czwartej edycji Welcome to Nowa Huta, w tym Hutnik zmierzył się z rezerwami Ferencvarosu Budapeszt. W konferencji prasowej bierze udział nasz znakomity trener i piłkarz węgierski Peter Lipszej oraz trener drużyny gospodarzy Andrzej Paszkiewicz. No, mecz był rozgrywany w afrykańskich warunkach. Zakończył się zwycięstwem naszych gości, także serdecznie im gratulujemy zwycięstwa. No i tradycyjnie poprosimy pana trenera najpierw o podsumowanie tego meczu, jak go widziałeś z punktu takiego szkoleniowego, ale także ogólnych wrażeń z całej imprezy. Także bardzo prosimy, kilka słów. Először is szeretném megköszönni a meghívást a Ferencváros részéről. Chciałbym podziękować za zaproszenie ze strony Ferencváros. Nagyon kellemes volt a fogadtatás, mindent teljesítettek, tehát minden kérésünk rendben volt. Bardzo było miło przywitanie, wszystkie nasze prośby zostały spełnione. Egy nagyon jó ellenfélen tudtunk játszani. Graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem. Jelen pillanatban mi 3 hete dolgozunk együtt ezzel a fiatal társasággal. W tym momencie 3 tygodnie pracujemy z tym nowym zespołem, z tym młodym nowym zespołem. Itt a nagy része 18, 19 és 20 éves játékosok alkotják. Większość to jest 18, 19, 20-letni gracze. Augusztus 17-én kezdődik a bajnokság. 17. sierpnia się zaczynają zawody. Tehát van még 3 hetünk. Nagyon keményen dolgoztak a srácok, napi két alkalommal, napi két edzés volt idáig. Czyli mamy jeszcze 3 tygodnie do tych zawodów i chłopcy bardzo ciężko pracują, więcej 2-3 razy dziennie mają treningi i przygotowują się. Úgyhogy még nem teljesen alakult ki még a kezdő 11-ünk. Czyli jeszcze nie jest ustatkowany te 11 piłkarzy, którzy będą grać. Úgyhogy a mai mérkőzés pedig én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat ellen és egy nagyon jó fiatal felkészült csapat ellen tudtunk játszani. Moim zdaniem dzisiaj mogliśmy grać naprawdę bardzo przygotowanym młodym zespołem, czyli z młodymi piłkarzami. Az első fél idő én úgy gondolom, hogy maximálisan az övéké volt. Uważam, że pierwsza połowa meczu była na pewno po stronie właśnie gospodarza. És én úgy gondolom, hogy a második fél időben azért nekünk volt több lehetőségünk. És úgy gondolom, hogy a második fél idő alapján én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. I moim zdaniem w drugiej połowie z kolei właśnie raczej po naszej stronie to było i że zasłużone było nasze zwycięstwo. Dziękuję. Andrzej też jakbyś zechciał kilka słów powiedzieć. Znaczy, na pewno serdecznie dziękuję za przyjazd, za to, że mieliśmy okazję zagrać z takim utytułowanym zespołem. Jest to naprawdę bardzo ciekawe przetarcie dla mojego młodego zespołu, ponieważ jak sam trener zauważył, również dysponujemy takimi zawodnikami młodymi, perspektywicznymi, nawet młodszymi troszkę niż trener. Myślę, że spotkali się godni rywale, przez dłuższą część meczu nie było widać różnicy klas. No, mówię, że zespół Ferencvarosu występuje o wiele wyższej klasie rozgrywkowej niż my. My też jesteśmy jakby na środkowej części etapu przygotowawczego. Graliśmy dosyć długo, więc te przygotowania są troszeczkę inne w tym roku. Także naprawdę bardzo cenię sobie ten sparring, bo nie ukrywam, że był to jeden z kluczowych sparringów w tym okresie, gdzie tak jak powiedziałem, i ten też to odmienił, że mecz był bardzo wyrównany, pierwsza połówka rzeczywiście. Po naszej stronie mogliśmy tą szalę zwycięstwa przechylić, bo mieliśmy kilka ciekawych sytuacji. Może brakło do grania, zwłaszcza w sytuacjach sam na sam, czy skończenia tych sytuacji sam na sam. No też wiadomo, kiedy byśmy prowadzili 2-3-0, by się całkowicie ten mecz inaczej ułożył. No te ciężkie treningi tak samo odbiły piętno na naszym zespole, gdzie widać, że brakowało nas troszkę już w końcówce. Te błędy indywidualne, które popełniliśmy, to zdecydowanie zrzucam jeszcze jednak na barki tego zmęczenia treningowego. No i co? No wiadomo, przykro przegrywać, bo chciałoby się na pewno, zwłaszcza u siebie na swojej ziemi, dobrze się zaprezentować, ale myślę, że to nie wstyd przegrać z takim zespołem. Mimo że jest to drugi zespół, no to wiadomo, prowadzony przez świetnego trenera i to widać, że ci zawodnicy są poukładani. I mało tego, rzadki sposób grania, czyli u nas w lidze ciężko znaleźć takie przeciwnika, który gra agresywnym pressingiem, dlatego tym bardziej jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo wartościowy. Bardzo, bardzo wartościowy sparing. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Czy jakieś pytania są może do trenerów? Jak
Na tą chwilę Marcin Cygnarowicz, bo o nim mowa, no dołączył do naszego zespołu. Musi jeszcze się dużo uczyć naszego sposobu grania, gramy odrobinę inaczej. Pewnie to ktoś, kto ma jakby oko do taktyki, jest w stanie zauważyć. No dziś zagrał akurat od początku, bo chciałem mu dać jakby szansę wkomponowania się w ten jakby trzon najlepszy. Wiadomo, że sparing graliśmy często na dwie jedenastki. Tak, jest to typowy skrzydłowy, on będzie szeroko grał pod linią, będzie rywalizował na tą chwilę ze Zdzińskim. No wiadomo, jeżeli by zmienił, no nie będę tu wchodził w szczegóły. Typowo skrzydłowy, grający szeroko, grający 1 na 1, dysponujący dobrą szybkością. Myślę, że doświadczony jak na porównanie do naszego potencjału ludzkiego, który mamy tak na tą chwilę. I myślę, że to już będzie jakby ostatnie i jedyne wzmocnienie, na które nas i stać. I jesteśmy jakby gotowi, no bo już jest bardzo blisko do ligi, a więc ciężko, żeby kogoś jeszcze wkomponować, jeszcze przygotować go. Naprawdę ten okres przygotowawczy jest tak krótki. No a poza tym wiadomo, finanse powodują, że nie stać nas na to, żeby kolejnych zawodników pozyskiwać, będziemy musieli walczyć tą grupą, którą mamy. Także ja będę musiał z nich wycisnąć wszystko, jak z Tetrynu, to co najlepsze. No na dziś byliśmy jeszcze gotowi tak na 80%. Wiadomo, że dysponując tak młodymi zawodnikami, muszę z nich wycisnąć przynajmniej 120, 150. Spróbujemy to zrobić i zobaczymy, jak będziemy wyglądać w lidze. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Jeżeli nie, to ja też serdecznie dziękuję naszym gościom, sponsorze za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję wszystkim naszym sponsorom, partnerom, także wszystkim mediom, które chętnie pisały o tym meczu i dzisiaj też relacjonowały to spotkanie. No i mam nadzieję, że zapraszam na przyszłoroczną edycję. Zobaczymy jeszcze, kto będzie tym przeciwnikiem, także serdecznie dziękuję. A teraz jeszcze na pamiątkę tego naszego spotkania chciałem przekazać panu trenerowi, także z prośbą o przekazanie do pana prezesa Kubatowa, któremu serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, pamiątkowe szaliki, a także przekazane przez nasze województwo breloczki z znanej w tej powszechnej akcji Stawiam na Małopolskę. Także serdecznie dziękujemy i zapraszamy częściej do Małopolski. Mam nadzieję, że te kontakty, które jakoś pomiędzy naszymi klubami zostały nawiązane, będą może jeszcze je procentować jakimiś przyszłymi może turniejami, może drużyn młodzieżowych. Także serdecznie dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję. Tak.